Przede wszystkim się na temat Messi, dlaczego Messi podczas meczu zdarzyło się, że to już praktycznie kilka razy wymiotuje? Takie pytanie otrzymywałem od Was w komentarzach pod filmem. Dlaczego Messi tak naprawdę wymiotuje, czym to jest spowodowane, czy czasem Messi jakiś niezdrową żywność, tak? A może po prostu spożywa tutaj jakieś suplementy, które na niego negatywnie wpływają. Wiemy, że można powiedzieć, że jest swego rodzaju nad, nad człowiekiem tyle meczów, tyle praktycznie goli, więc co tak naprawdę powoduje? czy zbyt bar za bardzo jest tak naprawdę eksploatowany Messi i to powoduje zmęczenie te wymioty. Dzisiaj o tym w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w mediach hiszpańskich swego czasu była afera związana właśnie z Messim, dlaczego on wymiotuje. Zdarzyło mu się to już praktycznie kilka razy i w Barcelonie i też w reprezentacji Argentyny. Po raz pierwszy można było zobaczyć to w, w Meczów, jakby reprezentacji Argentyny. Też trzeba pamiętać, że no tutaj. Operatorzy, tak, kamery, czy jak trwa transmisja meczu, no to przecież tutaj operatorzy specjalnie nie kierują jak Messi wymiotuje, bo inne rzeczy się dzieje, tylko kamera idzie za piłką praktycznie. Natomiast to było widać, tak? Też był mecz, na przykład Barcelony, gdzie w tunelu wymiotował. Sprawa stała się swego czasu bardzo głośna w Hiszpanii, w Polsce, może nie, nie mówiło się o nie tak mocno. Media zastanawiały się, czym to tak naprawdę jest spowodowane, tak? No i tutaj były różne wnioski, tak, jeśli chodzi o media media przedstawiały różne tak naprawdę przyczyny, że to może być jet lag, a więc zmiana czasowa, że to może być kwestia zmiana diety, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana suplementów, przemęczenie, to też może po prostu wiązać się z tym, czy zbyt duże obciążenie fizyczne, tak? zbyt duże obciążenie psychiczne. Wiemy, tak, z tutaj z życia, że jeżeli na przykład mamy jakąś ciężką sytuację stresową, jakiś egzamin, nie, maturę, to niektórzy mówią, o, ale mi się chce wymiotować, tak, niedobrze i tak dalej więc tutaj może być kwestia presji, tak, jakby na Messi, która ciąży, chociaż wydaje mi się, że on bardzo dobrze z, z tutaj da, daje radę sobie, jeśli chodzi o presję, nie ma takiego parcia, że no musi zdobyć gola, bo wszyscy patrzą, tylko to jest jakby coś, co siedzi praktycznie w nim samym. Pamiętam taki mecz, kiedy Messi grał na ławce rezerwowych, znaczy był na ławce rezerwowych, potem grał praktycznie w tym meczu i charakterystyczne jakby zachowanie, no czasami to się zdarza, no z reguły Messi gra, tak, ale jak był zdrowy, to Messi praktycznie Praktycznie aż się wiercił w miejscu, tak? Uderzał gdzieś ręką o tę o bandę, czy, czy po prostu tam e, tutaj tą budkę, która zasłania, czy jak to się nazywa, ten, tak, ten daszek, o co zasłania wiatę tutaj zawodników przed warunkami atmosferycznymi. Widać było takie zniecierpliwienie, tak? Obgryzał paznokcie nerwowo. Czyli to nie jest kwestia tego typu, że o, muszę teraz strzelić gola, no bo co powiedzą media, co powiedzą praktycznie ludzie w klubie, piłkarze i tak dalej. Tylko to jest takie wewnętrzne. Zresztą, jak się patrzy na Messiego, tak to on ma, jakby po prostu wewnętrzne samo w sobie przekonanie. Zresztą, ja uważam, że to jest największa moc, jeśli chodzi o piłkarza. Sama wewnętrzna, po prostu tutaj, tak dyscyplina i chęć dążenia. No bo co z tego, że wszyscy będą naciskać, skoro jakiś zawodnik może nie chcieć i tego nie osiągnie. No właśnie, i teraz zabrał też głos tutaj nawet trener Barcelony swego czasu, który powiedział, że właśnie Messi był różnego rodzaju specjalistów. Te badania wykluczały się nawzajem. Kolejna sprawa to była taka, że Messi też się wypowiedział, na temat tego, tych wymiotów powiedział, że to jest tak naprawdę spowodowane złą dietą, że jadł z rzeczy słodkie, batoniki, a także pił napoje gazowane, że teraz praktycznie bardziej przestrzega tej diety, a więc je ryby, mięso, sałatki. Oczywiście on tego nie musi robić, tak? No, ma taki status gwiazdy i w ogóle ma cały sztab oczywiście ludzi, którzy wszystko mu to przygotowują natomiast sam mówił o tym, że wcześniej no nie, nie prowadził się zbyt dobrze tak, może dobrze po prostu, no pozwalam sobie na takie rzeczy, a przy takiej intensywności jak e, praktycznie Messi tak czy Barcelona, jak, zawodnicy Barcelony grają co 3 dni na tym najwyższym poziomie no to e, jednak to potem praktycznie wszystko wychodzi, natomiast niewątpliwie nie było takiego piłkarza, który miałby takie problemy z wymiotami przynajmniej na tym poziomie ani Cristiano Ronaldo, ani też Robert Lewandowski absolutnie takie rzeczy nie mają niektórzy zwracają uwagę na te kwestie jakby tutaj hormonalne, wiemy o tym, że przecież tutaj Messi brał, czy może jeszcze dalej bierze tak, ten hormon wzrostu, bo podobno z tego myśli nie jakby nie, no, nie wyrasta, no, akurat w tym kontekście ktoś no, może źle brzmi, ale podobno tutaj trzeba ten hormon przez całe życie brać, tak? No i Messi właśnie właśnie Messi mówiono, że być może to ma związek, tak z tą terapią hormonalną, którą przechodził w młodości, no też bym na to stawiał, tak, no bo pamiętajmy, że hormony to gdzieś to zaburzenie funkcjonowania organizmu, branie tych hormonów to może potem wpływać tak, na ewentualne tutaj wymioty. No, bo jeśli chodzi o suplementację, no to taką suplementację, jak stosują piłkarze, tak, czy w Barcelonie, to też stosują piłkarze w wielu krajach na świecie, tak, i też w Polsce może nie aż do tego stopnia, czy na, na ten na najwyższym poziomie, ale stosują, bo to jest rzecz naturalna, też musi się organizm zregenerować, ale rzeczywiście u go zauważono, tak, ten problem z tymi wymiotami. Jakby na razie tutaj poradził sobie praktycznie z tym, z tym problemem, Niektórzy wskazywali, jakby tutaj właśnie była kwestia, także to kwestia była stresu, albo też tego, że no zła była dieta doprana przez dietetyka w klubie, także nawet jeżeli to były zdrowe rzeczy, ale to mogły być rzeczy, na które praktycznie Messi miał uczulenie, albo po których się źle czuł, tak? Czyli no każdy z nas praktycznie ma takie rzeczy, które teoretycznie są zdrowe, ale po których na przykład źle się czujemy, tak? Źle, źle się praktycznie czujemy. No i to właśnie może była kwestia tego typu, także Messi. To właśnie zauważył. Natomiast też trzeba powiedzieć tak, no, rzeczywiście takie wymioty mogą się pojawić od rzeczy słodkich i też od rzeczy gazowanych. Bardzo często może to się pojawić po prostu od rzeczy gazowanych, tak? Rzeczywiście ta treść pokarmowa potem musi, może. Jakby odbić czy zwrócić, w, w momencie, kiedy tak przygotowuje się przed meczem, pije jakieś gazowane wody, to rzeczywiście potem może mieć to wpływ. No ale wydaje mi się, że też na tym poziomie, co jest Messi, na pewno ma cały sztab praktycznie ludzi, doradców i w klubie, i też prywatnie, którzy przede wszystkim powinna ten zapanować, tak? Chyba, że robił na przekór tym e, zaleceniom i rzeczywiście to potem miał swój, e, miał po prostu swoje przełożenie. Natomiast jakby ludzie zwrócili uwagę na to, na Taki aspekt, tak, Że właśnie ta, ta, ta terapia hormonalna, czy to nie jest jakby efekt tej terapii hormonalnej, którą przechodził, czy którą jeszcze stosuje, tak? Czy to nie odbiło się w jakimś stopniu właśnie na Messi? ciężko powiedzieć, tak? No bo z drugiej strony też on jest przyzwyczajony do jetlagów, on jest przyzwyczajony do stresu, do napięć, do intensywności fizycznej, tak? To nie jest tak, że gra od roku czy od dwóch lat praktycznie w Barcelonie. Całe życie na dobrą sprawę tutaj, tak? Te piłkarskie dorosłe związał z Barceloną, więc tutaj, no, to Messi akurat jest przyzwyczajony do tego i tutaj powinien spokojnie sobie poradzić, tak? Powinien sobie praktycznie spokojnie poradzić, a jednak rzeczywiście ten problem występował, tak? Rzeczywiście praktycznie ten problem występował Także tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o te wymioty Messiego. On nawet na początku nawet próbował tutaj jakoś kamuflować tak te wymioty, że niby tam ślina leci tak, że tutaj plu i tak dalej. No czasami wiadomo też podczas biegania może jakaś tam po prostu jakieś być plucie, tak rzeczywiście coś może się tutaj można powiedzieć odbić, że tak to zabrzmi. Natomiast no, w przypadku Messiego to wiadomo, że wszystkie kamery, praktycznie fotoreporterzy to wszystko było skrzętnie opisane przez media hiszpańskie, tak, przez media hiszpańskie, no ale ostatecznie wydaje się, że Messi poradził sobie z tym problemem, tak, poradził sobie z tym problemem i już jakby ten problem u niego nie występuje. Natomiast, no rzeczywiście, tak, no bo też było takie pytanie, czy to nie jest zbyt duża tutaj, tak, praktycznie eksploatacja zawodnika, że Messi powinien mieć więcej czasu, tak, wolnego, więcej odpoczywać, że powinien na przykład występować co drugim meczu, tak, no bo pamiętam też takie sytuacje, gdzie Messi był praktycznie kontuzjowany, czy miał jakieś problemy, na przykład rąk i tak dalej, to starano się jak najszybciej postawić Messiego, tak, do pionu, tam ma absolutnie cały sztab ludzi, pracuje, lekarzy, po to, żeby absolutnie Messi grał w każdym meczu. Cuda, wianki, wszystko, co można zrobić, żeby tylko Messiego praktycznie postawić, żeby mógł grać. No właśnie, a czy to nie jest ze złym tak naprawdę skutkiem, tak? Jakby te gole, sukcesy e, kosztem zdrowia Messiego, tak? No to też zobaczymy, jak Messi przestanie grać w piłkę. Ja słyszałem takie przypadki, jeśli chodzi o piłkarzy, mówię już na takim poziomie, co, Rob, co Messi, tak? Czy Robert Lewandowski, ale na, nawet na niższym poziomie to Słyszałem dwa przypadki takie. Jeden przypadek to jak polski piłkarz pojechał do Niemiec i rzeczywiście wymiotował, bo tak były intensywne treningi, czyli był tak duży przeskok praktycznie do tej polskiej ligi z ekstraklasy w Niemczech, tak. I tam rzeczywiście wymiotował, bo tak było ciężko na tej pierwszej treningach zanim się dostosował. I słyszałem drugi przypadek, gdzie rzeczywiście piłkarz polski grający za granicą, który zakończył praktycznie karierę, był tak przyzwyczajony do takiej intensywności, że jak zakończył karierę, to przez pierwsze praktycznie Tygodnie chorował, tak, musiał dozować sobie tą, dalej po prostu tą aktywność fizyczną, bo wymiotował tak, bo organizm nie był przyzwyczajony z kolei do można w krótko mówiąc, nic nie robienia. Tak? Może wiadomo, że piłkarz nigdy tak nie jest, że nagle przestaje po prostu grać i obżera się i tak dalej, ale organizm był przyzwyczajony do, do tego, do tej gry na najwyższym poziomie. I w momencie, kiedy on zakończył karierę, a stało się to nagle praktycznie przez kontuzję, nie uniemożliwia, ale też kwestia wieku dochodziła no to organizm jakby się buntował, domagał się dalej po prostu tego, tego tej, tej intensywności, tego treningu. I ten wiem, że ten piłkarz praktycznie przerzucił się na inny sport, tak, na inny sporcie przerzucił, może nież tak, nie aż tak intensywny, ale po to, żeby mieć właśnie zajęcie, tak te trzy razy w tygodniu grać, żeby móc, móc po prostu występować, żeby organizmowi to dostarczyć dalej, tak? Czyli no, różne mogą być przypadki. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.